MMA, jiu-jitsu, boks, tajski boks, taekwondo, a w końcu karate. Jeśli ktoś w Świnoujściu chciałby uprawiać sztuki walki, to miejsc nie brakuje. Wystarczy wybrać. A jak owocne bywają treningi, wystarczy tylko spojrzeć na tegoroczne osiągnięcia zawodników Świnoujskiej Akademii Karate Kyokushin. A to nie wszystkie puchary i medale, które karatecy przywieźli z zawodów w tym roku. Rok w szkole, bo mówimy o tym roku szkolnym, to był dla nas wyjątkowy. W ogóle w historii karate, która ma początki w 75 roku, takiego roku jeszcze nie było. W ciągu tego roku zdobyliśmy, podopieczni nasi zdobyli 5 medali Mistrzostw Europy, 2 medale Mistrzostw Świata i 4 medale Mistrzostw Polski. Nie wszyscy tu dzisiaj są, bo Mateusz Słowiński czy też Sensei Karpuk, oni studiują, są w szkole wojskowej we Wrocławiu, więc no, nie ma ich dzisiaj na treningu, tak? Ale Aleksandra Karpuk to jest wicemistrzyni świata aktualna, wcześniej mistrzyni świata i mistrzyni w kata i w kumite. I też dwukrotna, w sumie 4 razy w ciągu jednego roku zdobyła medale na Mistrzostwach Polski, bo tak od maja do maja można powiedzieć, że te 4 medale, bo powtórzyła swój sukces z ubiegłego roku, zarówno w kata, jak i w kumite na Mistrzostwach Akademickich zdobyła złote medale. Natomiast tutaj od mojej lewej strony to jest tak Piotr Cujka i to nie jest zbieżność nazwisk, no niestety tak się złożyło, że nie miał wyjścia i od czwartego roku życia musiał trenować. Brązowy medal Mistrzostw Europy w kumite i 5. miejsce na Mistrzostwach Świata. Amelia Sawicka, brązowy medal Mistrzostw Europy i 5. miejsce na Mistrzostwach Świata. Jakub Wroniak, brązowy medal Mistrzostw Europy i 5. miejsce na Mistrzostwach Świata. Tu z tego grona w tej chwili akurat najbardziej utytułowana zawodniczka, bo zdobyła na Mistrzostwach Europy tytuł mistrzowski, a na Mistrzostwach Świata zajęła 2. miejsce. I Artiom Isaczenko, kolega, który do nas przyjechał, od 4 miesięcy prawie trenuje w Świnoujściu. Ostatnio na Mistrzostwach Europy w Bułgarii, które były w Warnie w kategorii do lat 12, zajął 1. miejsce w kategorii, miał 26 zawodników. Wszystkie walki rozstrzygał albo przed czasem, albo punktowo wygrywał je i wygrywał te walki no, praktycznie bezdyskusyjnie, więc to takie pokłosie. Za nim są te medale i te puchary, ale dla nas najważniejsze jest to, że jednak dzieci chcą trenować. Staramy się stworzyć im jak najlepsze warunki, bo to jest dla nas bardzo istotne. Jest duża popularność, jeżeli chodzi o sztuki walki, zwłaszcza w Świnoujściu. A wtorkowy trening obserwowaliśmy w nowej siedzibie Akademii przy ulicy Wyspiańskiego. Sala Piłsudskiego była do 24 lutego. Później w wyniku, no wiadomo, tych działań, które są w tej chwili na Ukrainie, została przystosowana na miejsca do spania. Był taki punkt tymczasowy. W tym momencie przenieśliśmy się już tutaj i tutaj tą gościnę mamy, mam nadzieję, że na bardzo wiele lat, bo sala jest przygotowana już w tej chwili typowo pod kątem sztuk i sportu walki, więc będziemy tutaj trenować na ulicy Wyspiańskiego 12 i serdecznie Państwa zapraszam. Tak zwane liceum katolickie, które tutaj się mieści, też ma swoje zajęcia, a my mamy zajęcia popołudniami tutaj właśnie na tej sali. Niektórzy z zawodników Akademii od dziecka byli skazani na karate. Musiało być to karate. Musiało być. Od czwartego roku życia trenuję karate. Były momenty, kiedy chciałem się poddać i nie ćwiczyć, ale niestety mam taki przymus. Niestety lub stety. No. Ale ja się cieszę, że trenuję. Właśnie, co Ci daje trenowanie karate Kyokushin? Przede wszystkim mnie wychowało. Wiem, jak się zachować w niektórych sytuacjach. Potrafię się obronić. No i też wiem, że nie mogę na przykład w jakichś sytuacjach uderzyć kogoś, bo wtedy ja będę miał kłopoty. Chociaż od kilku lat w mediach królują tak zwane mieszane sztuki walki, to niektórzy dalej wybierają karate. Jednak to wszystko się wywodzi od tych takich tradycyjnych sportów, to MMA i te wszystkie to jakby wywodzą się z tych takich tradycyjnych sportów. No, jest to na pewno inne, może być ciekawe, ale jednak ja jestem za tradycją. Panie, co Ci najbardziej dają te treningi? Co najbardziej w nich lubisz w zawodach? Co najbardziej lubię? No łatwiej by było powiedzieć, czego nie lubię, bo wszystkie te emocje, które się łączą, dają takie fajne uczucie. No, zastrzyk adrenaliny, no, ta satysfakcja, jeżeli uda się coś faktycznie wygrać. To wszystko jest bardzo fajne. Pięć, 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 pięć.
A teraz pora na krótki pokaz umiejętności młodych adeptów karate Kyokushin. Wrażenie robią też umiejętności Artema Isatchenki, który niedawno przywiózł z Bułgarii tytuł Mistrza Europy. Artem przyjechał do Świnoujścia z Odessy i postanowił kontynuować treningi właśnie w Akademii. Chociaż przed kamerą małomówny i zawstydzony, to jednak chwilę później pokazał nam, na co go stać. A wszystkim młodym karatekom i ich trenerom gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych.